Cześć, dzień dobry, z tej strony Marek Gospodarz i kolejny vlog. Dzisiaj jesteśmy na polu w PMH Wieszczycach, najlepsze gospodarstwo i najlepsze maszyny. Nie wiem jak mnie będzie słychać i w ogóle, bo jestem pierwszy dzień po chorobie i w ogóle. I co, dzisiaj jest orka chyba pod kukurydzę. Tak, pod kukurydzę na polu, gdzie było przeżyto o zimę. Nie, że w marcu, tylko że nic nie było robione po żniwach, tylko zerwane ściernisko. Tu jeszcze trochę mają do zalania. I tak, na pewno większość osób się pyta, będzie się pytało, dlaczego nie było live'ów i w ogóle. No, ponieważ trochę roboty było i że powiem sobotę, czy w niedzielę rano też nie było, bo po prostu byłem chory. No, w sobotę było dokładnie, a wiecie jak to się nie posłucha starszych, a starsi zawsze mają rację, także no wiecie o co mi chodzi. Po prostu nie posłuchałem starszej osoby, no i stało się to, co stało się, czyli po prostu to chory byłem, tak, no. Także tego, ale już wracam, także będą live'y, no spokojnie, jak będzie czas, to będą i live'y. No i tak, ożą sobie pod kukurydzę. Mamy dzisiaj 24 kwietnia. Coś tu wybiło, bo aż puk podniosło trochę do góry. Ale tu jest kurwa klina. Jezus, ja tu współczuję im tu robić. Jak to zasnie, to zasnie. Jest. Gdzieś tu musi coś być. Ogólnie ziemia jest dobra. Ogólnie lubię grzebać w ziemi takiej jak tu. Tu jest chyba 30 hektarów, jak się nie mylę. O, tam macie... Tam macie wiatrak. O, tam, o. O, tam, no. Nie, zjebana jakość. To jest przez ostatni rok, może być. Albo ostatni. Ten będzie nagrywany, bo... No wiecie, jak to jest. Jak się nie ma sprzętu. Tam kot sobie dzielą. Ale idzie. No. Tak jak widzicie, pan Krzysiu już sobie na bazę jedzie. Także ja sobie też już jadę do domu. Także no może powiedzieć, że na ostatki przyjechałem. Jutro jak będzie, nie wiadomo co będą robić, ale zapewne będą zrzucać obornik. Dzisiaj zrzucali, ale zmyli się coś tamtego. Także jeszcze może dogręcę sobie obornik, ale nie wiem, to zobaczymy, to tam już będzie na przodnięcie, także dobra. Ja z wami się żegnam, do live'ów i do nowej jakości, także na razie, trzymajcie się, cześć.